Szalom! Dzień dobry Państwu, z tej strony witam z Wami się nisko i serdecznie Carcel Investigium i zapraszam Was, szanowni towarzysze oraz szanowne towarzyszki internety, na kolejny 64. już epizod z gry Need for Speed Underground 2. Powracamy sobie ponownie do wyścigów, tym razem już krótszej przerwie, o wiele, wiele krótszej. Kochani, dzisiaj będziemy sobie kontynuować dalej wyścigi URL. Jeśli dobrze pamiętam, będziemy już kończyć sobie powoli ten etap. Aż sobie sprawdzę, który to jest etap. Nie chcę mapy. Dobrze, który to jest etap? Czwarty chyba, drodzy Państwo, chyba czwarty, tak. No to oznacza, że zbliżamy się powoli już do końca gry. Jeśli to jest czwarty etap, to jak najbardziej mnie to cieszy. No i cóż jeszcze, No, to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko po prostu rozpocząć ten wyścig URL, kończyć ten etap i kontynuować dalej, już zbliżać się powoli samego końca gry. A zatem, drodzy Państwo, jedziemy sobie już powoli, także zbliżamy się tutaj do znacznika owego. No i co my tam mamy? O, tym razem w porównaniu z ostatnim filmem zmienia nam się wystrój zewnętrza, że tak to ujmę, albowiem tym razem nasze wyścigi URL obejmą trasy wyścigowe gdzieś położone w okolicach Cold Harbor. Także jak najbardziej akceptujemy i ruszamy, drodzy Państwo, zatem nie traćmy czasu. No i dobrze, rozpoczynamy sobie powolutku, szanowni towarzysze oraz szanowne towarzyszki internety. Ja już wiem, że merytorycznie już na wstępie ten odcinek nie wypadł zbyt dobrze, chyba wypadł jeszcze gorzej niż poprzedni, aczkolwiek trzeba stwierdzić, że poprzedni zawierał postkomentarz, co zostało już wielokrotnie wyjaśnione w poprzednim epizodzie. I powiem szczerze, że chyba zacznę się powoli stosować do właśnie formuły postkomentarza, z racji tego, że mi to idzie ciut swobodniej, ciut lepiej. Jakoś, nie wiem, nie czuję aż tak dużej presji, aniżeli to jest, czy występuje w przypadku komentarza na żywo. No trudno, będę musiał się jakoś przyzwyczaić do tego, albowiem, no cóż, nagrywanie i jednocześnie gadanie na żywo, cóż, nigdy nie wychodziło mi zbyt dobrze, a czy, biorąc pod uwagę, że miałem bardzo długi okres przerwy, no cóż, będzie to bardzo trudne zadanie, żeby mu podołać. No ale dobra, zobaczymy. Szanowni Państwo, za tym sobie jedziemy. Jak tam, drodzy towarzysze oraz drogie towarzyszki internety? W ogóle, powiedzcie mi, cieszycie się, że wróciłem, czy się nie cieszycie? Spróbowalibyście się cieszyć, to bym uznał Was za dziwaków. Nie no, bez przesady, szanowni Państwo, oczywiście ja sobie żartuję. Po prostu powiem Wam szczerze, że nie do końca mi się dalej widzi ta forma Let's Play. Ja też nie widzę w niej nic aż takiego sensownego, coś co by mogło dawać naprawdę radochę. Co mogę jeszcze na ten temat powiedzieć? Najlepiej to ja bym mógł nic nie mówić. Najlepiej to mógłbym nic nie mówić i po prostu skupiać się na samej rozgrywce i koniec. I na tym by się kończyła po prostu moja zabawa z tą grą. No i już widać, że nawet dupy... O Jezu, a ten co? Gówniosz zrobił? Może myślał, że zapnę go od tyłu, jak Niemiec, typowy Niemiec. Pozdro dla kumatych. Nie ma takich. Znajmy swoją godność, szanujmy się jako... szanujmy się jako ludzie. No chyba, że ktoś jest prymitywnym podczłowiekiem, no to niech robi sobie co chce, ale wara ode mnie i z dala ode mnie. Dobrze, drodzy Państwo, trzecie okrążenie. Wyścig ten zajmie nam 4 okrążenia, zatem zakładam, że ten turniej został podzielony na 2 części. Póki co bierzemy udział w pierwszej z nich. Zatem, no cóż, jednocześnie ten odcinek też nie będzie aż nazbyt długi. Myślę, że on zajmie co najwyżej parę minutek, powiem, chciałbym w tym odcinku zaprezentować tylko i wyłącznie właśnie ten wyścig URL. Nic ponadto, ewentualnie może sobie pojeździć po nowej dzielnicy, ale wątpię w to szczerze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zatem nie przewiduję bardzo długiego epizodu na ten czas, co zresztą będzie chyba świadczyć o tym łączny czas odtwarzania filmu.
Co też innego chciałbym dodać? Chciałbym dodać, iż ostatni epizod, który udało mi się wyprodukować, w cudzysłowie opublikować na moim profilu na Carselim, wyszedł, może, moim zdaniem wyszedł on ciut za długi. 35 minut fajnie, no może fajnie się takie filmy ogląda, aczkolwiek zważywszy na to, że ja nie miałem za bardzo nic w nim do powiedzenia i co też jest dosyć trafnym spostrzeżeniem, że merytorycznie ja po prostu leżę i kwiczę. Trzeba by troszeczkę skrócić te epizody, aczkolwiek oczywiście nie do 15 minut, a tak myślę, że maksymalnie do 25 minut jak najbardziej takie epizody mogłyby mieć rację bytu. Dobra, teraz przyspieszam, bowiem tutaj jeden czereśniaczek chce mnie bardzo wyprzedzić. Zatem powiedzcie mi, czy taka formuła byłaby dla Was jak najbardziej adekwatna, czy może jednak obstawać przy jeszcze dłuższych epizodach, powiedzmy ponad 30 minut, albo nawet dłuższych niż 35, jak to miało miejsce ostatnim razem. Stwierdźcie to sami, aczkolwiek wiem, że tej serii praktycznie już nikt nie ogląda i właściwie też się zastanawiam, po co ja ją w ogóle robię. Mógłbym się skupić tylko i wyłącznie na wideosolucjach, longplayach, jak i jednocześnie na maszynimach czy autorskich materiałach. I na tym po prostu skupić już całą swoją, można powiedzieć tak, w cudzysłowie, karierę. No ale dobrze, drodzy Państwo, udało nam się ukończyć tenże wyścig na pierwszej pozycji. Czas 4 minuty 23,8 sekundy, czyli 80. 8 punktów w tabeli. Na drugim miejscu Nissan 350Z. Na trzecim Ford Focus. Na czwartym Skyline. Skyline się nie popisał wyjątkowo. Na piątym miejscu Mitsubishi 3000 GT. A na szóstym Toyota Celica. To chyba ta sama. Nie, to nie ta sama, tam to chyba była Corolla E86, jak dobrze pamiętam, także to nie była Celica, to przepraszam. To nie akurat, ale mimo wszystko Toyota odniosła ostatnią pozycję, zatem dla mnie jest to jak najbardziej powód do dumy. Byleby tylko nie przeważył podczas całego turnieju, nie przeważył na szali. Dobrze. W tabeli ogólnej mamy 8 punktów, no zważywszy, że to był pierwszy wyścig, to w tymże turnieju to nie ma czego się spodziewać póki co. I co, drodzy Państwo, tak jak myślałem, jest jeszcze jeden wyścig do ukończenia, także nie traćmy czasu i startujmy. No i dobrze, drodzy towarzysze oraz drogie towarzyszki internety, rozpoczynamy sobie powoli drugi wyścig w tymże turnieju URL. Ponownie z czołówki startujemy. Dobrze, jazda. I tak startuje pięknie, także troszeczkę podtlenku azotu udało nam się uzyskać na początek. Teraz wypadałoby... No właśnie, bo to jest zakręt, że się spojrzałem na mapę, bym miał kłopot. Oj, ale widzę, że już przepychanki tutaj trwają. Wypadałoby dogonić tą Celicę. Chociaż z drugiej strony, skoro ona jest na ostatniej pozycji, to za bardzo nie muszę się nią przejmować. Ważne, żeby Nissan 350Z nie dawał aż się aż tak bez znaki. A pozostała reszta, no cóż, może, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, głupio by było, gdyby ktoś nas wyprzedził i jednocześnie ukończył wyścig na pierwszej pozycji. Ktokolwiek, no zachowajmy mimo wszystko tą szalę zwycięstwa, jak i jednocześnie utrzymajmy to podium, tak? Dobrze, drodzy Państwo, no także tak to wszystko się przedstawia już z technicznej strony, także sami stwierdźcie, powracając do wątku czasu odtwarzania odcinków z serii właśnie z tejże gry, czy jak Wam to odpowiada, czy robić filmy tak do 20, maksymalnie do 25 minut, czy może o wiele dłuższe, kto by chciał. Także stwierdźcie, co uważacie za stosowne. Mi tam koło 6, to znaczy pal 6. Przede wszystkim musicie też coś takiego stwierdzić, bowiem wypadałoby właściwie, żebyście coś takiego stwierdzili, albowiem od tego zależy częstotliwość ukazywania się epizodów. Tak? Ja muszę Wam szczerze powiedzieć, że ja nie zawsze mam czas, ponieważ trzeba doliczyć studia plus jeszcze ewentualne takie tam prace dorywcze. I ja też nie jestem w stanie wykonywać wszystkiego naraz. Ja po prostu fizycznie nie jestem cyborgiem, maszyną, chociaż nie powiem, czasem bym chciał być. Właściwie czasem, ja bym bardzo bym chciał być. Nie musiałbym jeść, nie musiałbym spać, nigdy bym się nie męczył. Zawsze byłbym funkcjonalny 24/7, cholera jasna. No cóż, trochę taki Terminator, tak? No bez przesady, ja wiem, że to już całkowita fantastyka i trzeba zachować powagę w takich sytuacjach, no ale mimo wszystko warto by było
gdybyście napisali komentarz z waszymi pomysłami, z waszymi sugestiami, bo my właśnie, tak jak stwierdzam, od tego zależy częstotliwość ukazywania się epizodów, na tym jak najbardziej byłoby to adekwatne dla nas wszystkich. No, także... także głos zostawiam wam, jeśli chodzi o tą kwestię. No. Dobrze, drodzy państwo, jedziemy sobie dalej. Ja już widzę, że tam się biją. Chyba Nissan 350Z już na drugą pozycję się wybił. A to póki co jest połowa wyścigu. Dopiero rozpoczynamy trzecie okrążenie. Także wypadałoby troszeczkę przyspieszyć, ale też ostrożnie. No właśnie, bo tutaj można się wpieprzyć bardzo łatwo. Okej, okay, jazda, car, salim, jazda. Price, przepraszam, w tej grze to jestem Price. Następnym razem nazwę się Redshield. Redshield, czyli czerwona tarcza. Może ktoś wyczuje analogię, może nie. Dobrze, drodzy państwo, jedziemy sobie dalej. Ale widzę, że to trochę już się ciężko zrobiło, albo ja już wypadłem z formy, skoro kurczę. Ja już zaczynam wpadać w panikę, że mnie tutaj zaraz oponenci wyprzedzą. Kurna. No niestety, drodzy państwo, długa przerwa robi swoje, nie powiem i zarazem też nie polecam, aby ktokolwiek z was się takowej przerwy podejmował, jeśli prowadzicie profil na YouTube i udostępniacie właśnie filmy tego typu. Tu mam na myśli Zagrajmy, Let's Play, etc. Nikomu tego nie polecam, albowiem, no powiedzmy sobie szczerze, ciężko się odnaleźć. No chyba, że ktoś się bawi w postkomentarz i może czuje się w nim lepiej, to kto wie. Ale swoją drogą powiem wam, że nawet jak na postkomentarz, to przynajmniej w moim własnym odczuciu nie wyszło źle. Nie wyszło dobrze, nie wyszło nawet rewelacyjnie. Ale nie wyszło też aż tak źle, żeby można było sobie od razu język przecinać z tego powodu. Także no cóż... Mimo wszystko i tak nie chciałbym z tej formy zbyt często korzystać, no bo powiedzmy sobie jeszcze, że trochę to dziwnie wygląda. Ja przepraszam, że robię takie migawki, żeby spojrzeć, co się dzieje z tyłu, ale po prostu ten Nissan mnie już trochę przeraża. Jak wybije się na pierwszą pozycję, to mamy po prostu przewalone, zatem utrzymajmy się na tej pozycji czym prędzej. Nie chcę podtlenku azotu korzystać, ponieważ... O, chyba będę zmuszony. Bowiem już tutaj koleżka wykorzystuje. Tak. Dobra. No właśnie, o tym też mówiłem. Spieprzaj. No, teraz będziemy się bić. Kurna, no patrzcie, drodzy państwo, co za świniak, no co za świniak. Dzięki, bardzo ci dziękuję. Widocznie jeden oponent też miał już go dosyć, to... Wypchnął Nissana, kurde, nie, no to było piękne. Dziękuję bardzo, dziękuję. Uratowaliście mój prestiż. No proszę, jak gra potrafi od czasu do czasu zaskakiwać. No to było piękne, to było piękne. O Jezus, aż to była batalia. Dobrze, drodzy państwo, dzięki temu fartowi udało nam się uzyskać pierwszą pozycję, utrzymać ją właściwie. Z czasem 5 minut. 35,85 sekundy. Na drugą pozycję wybił się Ford Focus, a Nissan 350Z spadł na trzecią pozycję, co daje mu 4 punkty, a mnie dalej 8. Czyli, no cóż, zobaczymy, kto akurat zdobędzie, kto pierwszy z nich zdobędzie drugą pozycję. Czyli tak, w tabeli ogólnej ono oczywiście pierwsza pozycja, jednak Ford Focus dzięki tej sztuczce z Nissanem no, wybił się na drugą pozycję, Nissan natomiast spadł na trzecią, no. Ale Skyline spadł na ostatnią, chociaż zobaczcie na to. Ja mam 16 punktów, drugie i trzecie miejsce ma po 10 punktów, natomiast czwarte, piąte i szóste ma po 4 punkty w tabeli ogólnej punktacji. Dosyć ciekawe. No ciekawe, bardzo ciekawe. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarza, ale okej. Dobrze, drodzy państwo, to już jest też zarazem koniec tego turnieju URL, Underground Racing League. 300 punktów reputacji udało nam się uzyskać, jednocześnie uzyskaliśmy 5000 kredytów na nasze konto. Zatem, no cóż, zważywszy na to, że jest to koniec, możemy wrócić do trybu dowolnej jazdy. To się oczywiście wiąże z zapisem
który zatwierdzamy i kontynuujemy. A i jednocześnie nowa część miasta została odblokowana. To chyba Coal Harbor, kurczę, nie pamiętam. East, jak dobrze pamiętam, East. Typowa industrialna dzielnica, ale ładnie wygląda. Chociaż muszę powiedzieć, że te filmy są wzięte z wersji na PlayStation 2 i właśnie ta grafika, która jest przedstawiona na filmach, prezentuje się tak samo właśnie w wersji konsolowej gry, przynajmniej na PS2, nie wiem jak to na Xboxa wygląda. No cóż. Dobra, nowy inwentarz, szanowni państwo, i to znacznie. A przepraszam, to był Coal Harbor West, okej, pomyliłem się, dobra. Dobrze, co my tutaj mamy? Zobaczmy. Engine Accents, dobra. Czyli wygląda na to, że możemy sobie dodać kolor do naszych silników, do naszego silnika. Myślę, że jak najbardziej warto to odwiedzić i jednocześnie trochę auto przerobić, no bo to koniec końców zwiększa statystyki wizualne naszego auta, prawda? No dobra. Wróć, engine neon. Aha, czyli jednocześnie teraz możemy dodać sobie neony do silnika. Z tego co pamiętam, akurat tą opcję możemy zainstalować wtedy, kiedy mamy ulepszony silnik do trzeciego poziomu. Zatem też trzeba będzie trochę co nieco przerobić technicznie. No i mimo wszystko też nowe opcje, jeśli chodzi o silnik, czyli nowe opcje techniczne, które możemy sobie zakupić, ale to już tylko i wyłącznie w Bayview Performance Shop, bowiem elementów składowych z poziomu trzeciego w tym drugim sklepie, kurwa, jak on się nazywał? Nie powiem wam, w tym drugim sklepie ze zniżkami akurat tych części nie dostaniemy. Trudno, to sobie podjedziemy w wolnej chwili. No i oczywiście odblokowaliśmy nową część miasta, czyli Coal Harbor West. Jak najbardziej i oczywiście nowy inwentarz w salonie samochodowym. Także jak najbardziej. Czyli drodzy państwo, tak jak stwierdziłem to w ostatnim epizodzie, zakończyliśmy. Wow, jeszcze niech Rachel powie co musi. Just maintain your street cred and keep winning. Duncan. Oh. Hey, you might want to check out the scenery in Coal Harbor. I heard the road just got cleared up. Do not consider it as a problem, Rachel. I think that I know what I should do. Okay? Okay. Leave it to me. Dobrze, drodzy państwo, wracając jeszcze do głównego meritum, to co ja chciałem powiedzieć? W związku z tym, że zakończyliśmy oczywiście wyścig URL, zakończyliśmy tym samym etap w czwarty, rozpoczynamy etap piąty, który jest ostatnim etapem w tejże grze. No oczywiście spoglądając na mapę świata, mamy dostęp do nowych wyścigów. Jednocześnie też to będzie oznaczać, że będziemy musieli co nieco sobie poszukać i tu mam na myśli ukryte wyścigi, jak i jednocześnie nowe sklepy, aż sobie spojrzę, ile włącznie tych sklepów w tym mieście możemy znaleźć, przynajmniej w tej części. Tutaj World Event, tu 35, to chyba nie tu, kurczę, ty, okej, okay. Tu sobie muszę przewinąć dalej, Hidden Shops, aha, czyli tylko 3. Dobra, okej. Myślę, że to sobie zrobimy w następnym odcinku, jednocześnie sobie poprzerabiamy trochę wózek, zatem nie będzie problemu. Jednocześnie możemy się przejechać do Coal Harbor West, w ramach wizytacji, pozwiedzać. Także co nam szkodzi, szanowni państwo? Trochę czasu mam, przecież konta już nie mam ograniczonego, przynajmniej jego opcji, zatem co mi szkodzi? Jednocześnie audycją się przejechać po Bayview, to też jest jeden wielki zaszczyt. Dobrze, drodzy państwo, wiem, dałem tyłka, powinienem obrać inną trasę, ale ja pojadę sobie naokoło, czemu i nie. Dobra. I co jeszcze, drodzy państwo, można by dodać? Myślę, że już za bardzo nic, bowiem wyczerpaliśmy pulę tak samo merytoryczną, jak i pokazową w tym odcinku. No chyba jeszcze ten fragment z Coal Harbor West, mam nadzieję, że zdążę, bo trochę też mi czas ucieka. Nie będę szukać póki co ukrytych sklepów jeszcze, ani też ukrytych wyścigów w tejże dzielnicy, bowiem moim zdaniem się to nie opłaca. Jednocześnie też sobie myślę, że właśnie tak jak wspomniałem jeszcze jakiś czas temu, sobie poprzerabiamy troszkę auto właśnie w następnym epizodzie, zatem myślę, że nie będzie problemu.
Także spokojnie. No, póki co pokorzystam sobie akurat z możliwości, które mam teraz dostępne na profilu. Myślę, że jak najbardziej. Chodź! There's some action in the Cole Harbor East area. No line on an exact location, but it should be easy to find. I'm heading that way. Hope to see you there. Okej, okay, kolejna wiadomość. Otrzymałem właśnie wiadomość, że gdzieś odbywa się wyścig w okolicach Cole Harbor East. Oczywiście mowa o ukrytym wyścigu, także sobie będziemy tam przejeżdżać, zwiedzimy sobie w odpowiednim czasie. No i jednocześnie trochę forsy nam wpadnie, bo tutaj banknocik 400 przyda się jak najbardziej na teamie. No, drodzy Państwo, tak się mniej więcej przedstawia akurat ta dzielnica w Cole Harbor. Ta zachodnia dzielnica, tak, East jest. Ja też już szwankuję pod względem właśnie czterech stron świata i kierunku. Ale dobra. Nie dobra, trzeba to poćwiczyć, bo to stanowi tylko i wyłącznie o braku profesjonalizmu z mojej strony. Dobrze, drodzy Państwo, no dobra, taka mała dygresja. Nie wiem, gdzie się... O! Jednocześnie kolejny sklepik, ale tutaj sobie i tak mimo wszystko wrócimy, także bez problemów. Ja jednocześnie sobie tam później koniec końców zajrzę. A akurat to dziwnie wygląda. Nie wiem. Aha, czyli jednocześnie odnalazłem ukryty wyścig. Tylko co to jest, bo to taką barwę daje, jakby to było w Street X, ale to bardziej na drift wygląda. Aha, mimo wszystko to jest Street X. Street X, dobra. Będę wiedział, gdzie szukać. Dobra, wracamy akurat mimo wszystko do Cole Harbor East. Ja myślę, że i tak ja się już tutaj zatrzymam, bowiem nie widzę sensu. Nie widzę po prostu sensu jechać gdzieś dalej. No, gdzieś tak pokrótce pokazałem tą dzielnicę, chociaż można by się jeszcze dalej przejechać, ale mimo wszystko zrobimy to już bardziej dogłębnie w następnym epizodzie. Zatem, drodzy Państwo, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego epizodu. Mam nadzieję, że w miarę jako tako się dobrze bawiliście. Ja wiem, że te odcinki nie wychodzą za dobrze, zdaję sobie po prostu z tego sprawę. Moim zdaniem też już przegięłem troszeczkę pod względem czasowym, jeśli chodzi o długość czy czas trwania tego epizodu. No i mimo wszystko, sami dacie znać, mam taką nadzieję przynajmniej, jak widzicie akurat... Jak widzicie akurat czas trwania emisji danego odcinka, czyli po prostu jak długo dany epizod ma trwać. I to chyba tyle w tej kwestii. I to chyba też wszystko zarazem, co chciałem powiedzieć. Zatem dziękuję Wam serdecznie, drodzy towarzysze oraz drogie towarzyszki, za obejrzenie tego epizodu. To był 64. epizod z gry Need for Speed Underground 2. W przyszłym epizodzie będziemy sobie zwiedzać dogłębniej Cole Harbor West. Jednocześnie poszukamy sobie ukrytych sklepów, jednocześnie może też przerobimy sobie auto w jeszcze większego potwora aniżeli jest. Zobaczymy, czas się zapewne na to znajdzie. I jednocześnie co bym chciał rzec, drodzy Państwo, to serdecznie dziękuję przede wszystkim za obejrzenie i jednocześnie no, myślę, że no i na tym można by zakończyć. Już na sam koniec serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej, serdecznie zapraszam do śledzenia mojego profilu na Twitterze, jak najbardziej Was zachęcam, albowiem tam wszelkie informacje takie najnowsze znajdą się właśnie tam i będą to też informacje z pierwszej ręki, od czasu do czasu będę tam coś udostępniać, zatem jak najbardziej zalecam odwiedzenie mojego profilu, aby być na bieżąco, jednocześnie go śledzić. I to można powiedzieć tyle. Zatem dzięki jeszcze raz, Toda, i do zobaczenia w następnym epizodzie z gry Need for Speed Underground 2. Shalom!